Myślałam, że z czasem będę inaczej o tym mówić. Spokojnie i bez emocji. Myślałam, że ludzie po tym wszystkim, co zobaczyli, zmienią się. Że każdy zrozumie, co on dla niego zrobił. Że ukochał go ponad życie. Ale lata mijają i tak wielu już o tym zapomniało. Mówią, że to tylko bajka i lepiej w nią nie wierzyć. Inni twierdzą, że nie mają czasu na wspominanie tamtych wydarzeń, bo tak wiele mają spraw na głowie. Życie szybko się toczy, tu praca, dom, idą święta. A ja mam wciąż przed oczami tamte dni, bo wiem, że wtedy wydarzyło się to najważniejsze dla mnie i dla ciebie. I chciałabym krzyczeć o tym na cały świat, obudzić wszystkich i powiedzieć, to dzieje się dziś, każdego dnia. Naprawdę. Zamykam oczy i widzę drogę do Jerozolimy. Ludzie przestaną się nas słuchać. Wiem. Powtarza na każdym kroku, że grzesznicy pójdą do nieba przed nami. Że jesteśmy obłudnikami. I że zależy nam tylko na pieniądzach. Dlatego powtarzam. Sytuacja jest trudna. Jezus wyraźnie podburza lud, uważając się przy tym za Mesjasza.
No ale chodzi mu o władzę czy o pieniądze? Na pewno i o jedno, i o drugie. I tak mu się nie uda. Wezwałem was tutaj właśnie po to, byśmy naradzili się, co zrobić z Jezusem, zanim zupełnie wymknie się spod naszej kontroli. Wkrótce może dojść do niepokojów społecznych, jeśli Jezus wezwie do buntu swoich zwolenników. A jest ich coraz więcej. Spoczywa na nas odpowiedzialność za dobro narodu żydowskiego i nie możemy pozwolić, by tacy wichrzyciele żyli na wolności. Próbowaliśmy pokonać go i ośmieszyć świątyni, jak nauczał lud. Każdego dnia przysyłaliśmy mu do świątyni po kilku faryzeuszy. Ale Jezus jest zbyt inteligentny. Zawsze wie, co odpowiedzieć. Ostatnio ktoś zapytał go, czy płacić podatek Cezarowi. Gdyby odpowiedział tak, moglibyśmy przekonać lud, że to szpieg Cezara, a nie żaden wysłannik Boga. Gdyby nie, moglibyśmy wydać go Rzymianom za podburzanie do buntu. A on? Co na to? Pokazał, że na monecie jest wizerunek Cezara i dodał: oddajcie Cezarowi to, co należy do Cezara, a Bogu to, co należy do Boga. Jak go tu uskarżyć o taką odpowiedź? W każdym razie musimy coś zrobić. Trzeba znaleźć sposób, jak aresztować Jezusa w tajemnicy przed ludźmi. I to najlepiej przed świętem Paschy. Wtedy mogłoby dojść do rozruchów. Trzeba też zaraz potem postarać się przekonać ludzi tak, aby uwierzyli, że Jezusowi wcale nie chodzi o ich dobro. Że jest fałszywym prorokiem. O, wtedy to nie będzie żadnego ryzyka buntu. Sami go będą oskarżali. To nie jest takie proste. Nigdy nie wiadomo, co ludziom przyjdzie do głowy. Dlatego tym bardziej musimy spieszyć się z jego aresztowaniem. Dziś tłumy go uwielbiają. Jutro mogą go nienawidzić. Ale mogą też pod jego rozkazami zbuntować się przeciwko nam. Czas przejąć kontrolę nad sytuacją. Awe, arcykapłanie, przed bramą czeka człowiek, który twierdzi, iż pilnie musi się z tobą zobaczyć. Mówi, że nazywa się Judasz Iskariota i jest jednym z uczniów tego Jezusa. Prowadź go. Czyżby Jezus zmądrzał i postanowił iść na układy? Z tym człowiekiem nie powinniśmy iść na żadne układy. Ja też mu nie ufam. Jezus jest zbyt przebiegły. Jeżeli spełnimy jedno jego żądanie, zaraz pojawią się kolejne. Nazywam się Judasz Iskariota. Czy przynosisz nam wiadomość od swojego nauczyciela? Nie, to ja sam. Mogę wam go wydać. Skąd wiesz, że chcemy, byś nam wydał Jezusa? Bo na każdym kroku was obraża, bo twierdzi, że nakładacie na ludzi obowiązki, których sami nie spełniacie. Cały czas powtarzasz, że celnicy i nierządnicy są bliżej Boga niż wy. Wystarczy? Nie do końca masz rację, uczniu Jezusa. To nie są tylko nasze osobiste motywacje. Najważniejszym powodem, dla którego chcemy go aresztować, jest podburzanie przez niego ludu i podawanie się za Mesjasza. Obiecuje ludziom jakieś niestworzone rzeczy. Wodę życia, odpuszczenie grzechów. Jest po prostu kłamcą, który wykorzystuje swoje zdolności, aby zebrać oddanych zwolenników. A co potem? Sam Jezus tylko wie. Możecie sobie to przedstawić jak chcecie. Ja mogę wam go wydać tak, aby ludzie nie od razu się o tym dowiedzieli. Sami wiecie, że tu w Jerozolimie trudno byłoby go pojmać. Ludzie by na to nie pozwolili. Ale czasami jesteśmy w naszym małym gronie. Kilkanaście osób. Jego uczniowie to rybacy, celnik, lekarz. Nie umieją walczyć. Wtedy bez problemu możecie go uwięzić. Jest tylko jeszcze jedno pytanie. Na ile wyceniacie moje informacje? Oczywiście, taka postawa jest warta nagrody. Przyczyniasz się w końcu do zachowania porządku społecznego. Całe, powiedzmy... 30 srebrników za pomoc przy ujęciu Jezusa. Zgoda. Gdy będę wiedział coś jeszcze, przyjdę tu znowu. Bramy pałacu są dla ciebie otwarte dniem i nocą. Czas jest ważny. Chcemy zdążyć przed świętami. Powiedz mi tylko jeszcze jedno. Ty tak naprawdę sam? Z własnej woli? Głupę przydać. Kiedy mówił, pójdź za mną, myślałem, że to Mesjasz, że będzie inaczej, że będzie lepiej.
A ja już 3 lata za nim chodzę. I nie wiem, co jutro będę jeść. Nie wiem, gdzie jutro będę spać. To nie, tak nie miało być. Wszystko dla Królestwa Bożego. A co dla mnie? Muszę zacząć życie na nowo. Z 30 srebrnikami na dobry początek. A on, nie w więzieniu rozmyśla nad pomysłami na zbawienie świata. Byłam przekonana, że ten, kto go spotka, nie może go nie pokochać. Kiedy spotkałam Jezusa, zmienił całe moje życie. Nic już nie było takie, jak przedtem. Odtąd wiedziałam, że sensem mojego istnienia jest pójście za Nim, dokądkolwiek poprowadzi. I wiedziałam też, że nikt nie kocha mnie tak jak On. Współczułam tym zabieganym, którzy nie mieli dość czasu, by przystanąć i spojrzeć w oczy Jezusa, by odkryć Jego miłość. Ale najbardziej żal mi było tego, który tę miłość poznał i sam odrzucił. Ojcze, spraw, Ojcze, spraw, aby byli jedno. Ojcze, spraw, Ojcze, spraw, aby byli jedno. Ojcze, dokonałem dzieła, które mi przekazałeś i ogłosiłem Twoje imię na ziemi. Teraz Ty otocz mnie chwałą, chwałą, którą miałem pierwej, zanim wszechświat powstał. Ojcze, spraw, Ojcze, spraw, aby byli jedno. Ojcze, zachowaj w imię Twoje, których mi dałeś, aby byli jedno, jak i my jesteśmy. Uświęć ich w prawdzie, słowo Twoje jest prawdą. Ojcze, spraw, Ojcze, spraw, aby byli jedno. Ojcze, spraw, Ojcze, spraw, aby byli jedno. Bardzo chciałem spożyć tę paskę z wami, zanim będę cierpiał, bo już wkrótce jeden z was mnie zdradzi. Kto? Jak to? Niemożliwe. Czy to możliwe, panie? Kto to niestety jest? To ten, któremu podam kawałek chleba. Judaszu, co masz czynić, czyń prędzej. Dokąd poszedł Jezus? Judasz! Zajmuje się przecież naszymi pieniędzmi. Może Jezus kazał mu coś kupić. Właśnie. Może. A może ubogim rozda. To szczególna pascha. Szczególna wieczerza, którą powtarzać będziecie, kiedy ja już odejdę. Ten chleb to jest ciało moje, które za was będzie wydane. To czyńcie na moją pamiątkę. Ten kielich to przymierze we krwi mojej, która za was będzie wylana. To czyńcie na moją pamiątkę.
Dopiero potem zrozumieliśmy sens tych słów. Co to znaczy łamać chleb na jego pamiątkę? Spożywać jego ciało. Dopiero potem zrozumieliśmy, jak wielki dar ofiarował nam tej nocy. Jeszcze tej nocy, nim kogut zapieje, ty trzy razy się mnie wyprzesz. Ja, panie? Wolałbym umrzeć, niż się ciebie wyprzeć. Spokojnie, Piotrze. Wy wszyscy zwątpicie we mnie. Co? Niemożliwe. To niemożliwe. 3 lata z tobą chodzimy. Właśnie. Chodźmy teraz. Chodźmy do ogrodu oliwnego. Z każdą chwilą rozumiałam coraz bardziej, że to po prostu musi się stać. Bo on tak ukochał wszystkich, że odda swoje życie. Gdybym mogła cofnąć czas, chciałabym coś zrobić, by w tych ostatnich godzinach nie był taki samotny. Piotrze, smutną jest dusza moja aż do śmierci. Zostańcie tutaj i módlcie się ze mną. Dobrze, dlaczego jest mówił śmierć? To tak miało się wydarzyć? Ta Pascha też była jakaś inna niż zwykle. Módlmy się razem z Jezusem. Ojcze mój, ty wszystko możesz. Jeśli to tylko możliwe, oddal ode mnie to, co ma się stać. Ty widzisz mój smutek i lęk. Jednak jeżeli taka jest twoja wola, przyjmuję to wszystko, co dla mnie przygotowałeś. Przyjmuję. Piotrze, śpisz? Nie. Nawet godziny nie potraficie ze mną czuwać? Nie, śpiję. Czuwajcie i módlcie się, abyście nie ulegli pokusie. Duch bowiem ochoczy, ale ciało słabe. Czuwajcie ze mną tej nocy. Ojcze mój, jeszcze raz cię proszę, jeśli to tylko możliwe, oddal ode mnie ten kielich. Oddal ode mnie to, co ma się stać. Ale nie moja, ale twoja wola niech się stanie. A wy nadal śpicie? Prosiłem, módlcie się ze mną. Módlcie się. Wkrótce obudzicie się i zrozumiecie to wszystko. Co mamy zrozumieć? Ojcze mój, oto nadeszła godzina. Jeżeli taka jest twoja wola, niech się stanie to wszystko. Wstańcie! Dość już! Oto nadeszła godzina. Oto zbliża się mój zdrajca. Judasz? Co Judasz robi z obniżami? Sam nie idzie.
Tutaj mieli pójść po wieczerzy. Aresztujcie tego, z którym się przywitam. To właśnie Jezus. Dobrze. Judasz, co ty zrobisz? Co ty robisz? Judaszu, dlaczego to robisz? Brać go! Jezu! Potem wszystko potoczyło się bardzo szybko, a mnie coraz bardziej bolało serce, jakby chciało odczuć to, co czuł on, jakby to mogło mu jakoś pomóc. Zebraliśmy wielu świadków. Problem w tym, że ich zeznania nie są zgodne. Jedni mówią tak, inni zupełnie co innego. Najwięcej zeznało, że mówił: zburzę tę świątynię i w 3 dni ją odbuduję. Ale niektórzy wspominają, że chodziło tylko o 1 dzień. Zaś niektórzy twierdzą, że nie chodziło o świątynię. Nie. Przekazano mi już to wszystko. Na tej podstawie trudno osądzać Jezusa. Odczytaliśmy mu to. On słuchał oskarżeń, ale nic nie powiedział. Prowadźcie go! Nic nie odpowiedziałeś na to, co zeznawali przeciwko tobie? Nic nie mówisz? Nie jestem godny, by słuchać twojej odpowiedzi. Powiedz chociaż, czy ty jesteś Mesjaszem, synem Boga? Tak, ja nim jestem. Po co w ogóle szukacie świadków? Przecież on bluźni! Za takie kłamstwa to powinno się go skazać na śmierć, prawda? Zwiążcie go i zaprowadźcie do Piłata. Niech on wyda wyrok. Co mamy, Jezusa? Może mam paść przed tobą? Narobę, kto się bije. Kto go aresztowali Pana? Jak to możliwe? Przecież to nasz Zbawiciel. Chodź, ogrzej się, zimna. Uzdrawiał naszych chorych.
słyszałeś się o tym, że będą sądzić Nazarejczyka? Dobrze. Coś wspomniałem, że on jest naszym królem, nie mogę tak. Zimna ta noc. Oj, bardzo zimna. O, wydaje mi się, że widziałam cię z tym aresztowanym. Chyba też za nim chodziłeś. Coś ci się pomyliło, kobieto. Nie. A ty? Co tu się włóczysz? Jednego zamknę i to zbiega się cała zgraja. Ciebie też to czeka. Tak. Mówiłam, że widziałam cię z tym Jezusem. Tak, Piotrze. To przecież ty. Nie wiem, o czym mówisz, kobieto. Chodziłeś razem z nami? Nie znam tego człowieka. Piotrze, dlaczego nie jesteś ze swoim nauczycielem? Jak możesz się teraz wypierać? Uważaj, ciebie też. Spokój! Cisza przy sali sądowej! Ale one mają rację. Widziałem cię dziś w ogrodzie oliwnym. Nie, to niemożliwe. Chodź, będziesz dowodem u faryzeuszy przeciwko Jezusowi. Nie znam tego człowieka. Nie wypieraj się. Panie, co ja zrobiłem? Zabrali Jezusa. Dobrze. To ten zdrajca. To ten łapca. Trzeba go ukrzyżować. Nie chciałem tego wszystkiego, on był niewinny! Co nas to odchodzi? To twój problem! Nie możecie go zabić, on był niewinny, nie możecie! Już ci mówiliśmy, nic nas to nie obchodzi! On był niewinny! Wkrótce doszły nas wieści, że Judasz powiesił się. A za pieniądze, z których zrezygnował, arcykapłani kupili pole i przeznaczyli na grzebanie cudzoziemców. Gdyby nie był, nie przyprowadzilibyśmy go tutaj. Przecież możecie go sami osądzić według waszego prawa. Tak, ale tylko Rzymianie mogą wydać wyrok śmierci. O co więc go oskarżacie? On zbiera sobie zwolenników i podburza nasz lud. Namawia, żeby nie płacić podatków Cezarowi. Dobrze. I mówi, że jest królem i mesjaszem. Dobrze, przesłucham go. Prowadzić go tutaj. Jesteś królem żydowskim? Sam się nad tym zastanawiasz? Czy też inni powiedzieli ci o mnie? Czy ja jestem Żydem? Twój własny naród cię tu przyprowadził. Co zrobiłeś? Królestwo moje nie jest z tego świata. Gdyby królestwo moje było z tego świata, moi poddani i słudzy biliby się o mnie, aby mnie Żydom nie wydano. A teraz królestwo moje nie jest stąd. A więc naprawdę jesteś królem? Tak. Jestem królem. Ja się na to narodziłem, aby dać świadectwo o prawdzie. Czymże jest prawda? Kłamie! On jest niewinny! Ja uważam, że nie jest winny niczemu. Nie. Jest zwyczaj, że na Paschę uwalniam wam jednego więźnia. Czy chcecie, abym uwolnił Barabasza? Barabasza! Czy króla żydowskiego? Jezus to wasze słowa! Barabasza!
Dobrze? Uwolnię Barabasza. Jest Jezusa! Jest niewinny! Przekonać się. Ale w Jezusie nie znajduje żadnej winy. Każę go ubiczować i wypuszczę. Ukrzyżuj go, człowieku! Jeśli chcecie, to sami go ukrzyżujcie. Już wam powiedziałem, że według mnie jest niewinny. Uważa się tylko za króla, ale to już jego problem. Według naszego prawa musi umrzeć, bo uważa się za Syna Bożego. Ale tylko wy, Rzymianie, możecie wydawać w Jerozolimie wyroki śmierci. On uważa się za Boga? Jezus jest Synem Bożym! Zwinny! Skąd ty właściwie jesteś? Nie chcesz mówić ze mną? Czy nie wiesz, że to ja podejmę decyzję, czy będziesz wolny, czy zginiesz? Nie miałbyś tej władzy, gdyby ci jej nie dano. Dlatego większy grzech ma ten, który wydał mnie Żydom. Jeżeli go uwolnisz, doniesiemy na ciebie Cezarowi. On uważa się za króla, a przecież tylko Cezar jest naszym królem. Wyprowadźcie Jezusa. Wyprowadzić go. Uwolnijcie go. Jezu, my tobie ufamy, wierzymy ci, Panie. Ty jesteś naszym królem. On jest niewinny. Podajcie mi wodę! Nie jestem winny jego krwi. Skazuję go, bo mówicie, że według waszego prawa musi umrzeć. Ubiczujcie i ukrzyżujcie waszego króla, jeśli chcecie. Będzie napisane. Jezus Nazarejczyk. Król żydowski. I umieszczone na krzyżu w języku hebrajskim, łacińskim i grecki. Nie pisz, że król żydowski, tylko że on powiedział, że jest no królem. Właśnie. Com napisał, napisałem. Dalej tak. Jezus jest nasz. Nie mogłam tego zrozumieć. Przecież tak niedawno krzyczeli: Hosanna, jesteś Synem Bożym. A teraz ukrzyżuj go. Nie wiedziałam, co robić. Jak pomóc mu dźwigać krzyż. Potem zrozumiałam, że to nie kawałek drewna. To mój i twój grzech. I że mogę pomóc mu dźwigać tę belkę. Spójrz, Miriam, o to miejsce w pobliżu. Jestem tu i czekam. Niech wonność twych modlitw wypełni przestrzeń w moim sercu. Wypełni tę grotę, gdzie lękam się zajrzeć. Nikt dotąd nie odważył się tu wejść. Nie.
To miłość przyprowadziła tu Maryję. To ona tuliła go do serca, gdy płakał jako dziecko. To ona zakładała opatrunek, gdy zranił sobie kolano. Teraz nie dała złamać się cierpieniu. Patrząc na nią, wierzyłam, że miłość wszystko przetrzyma. Szymon był jednym z tych zwykłych przechodniów. Wracał akurat z pracy. Nie miał zamiaru mieszać się w to wszystko. Został brutalnie do tego zmuszony. Potem opowiadał, że nigdy nie zapomni spojrzenia Jezusa. Weronika czuła, że musi coś zrobić. Ale co może słaba kobieta wobec brutalnej przemocy? Przypomniała sobie, że ma na głowie białą chustę. Wiedziała, co zrobi. Czekała tylko na dogodny moment. Pomyślałam wtedy, że nawet taki mały gest może być bardzo ważny. To ja, Maria Magdalena. Wstałam dziś bardzo wcześnie rano. Chciałam ostatni raz go zobaczyć. Namaścić drogimi olejkami.
przybiegłam zdyszana do grobu, o dziwo, ten wielki kamień przy wejściu był odsunięty. Weszłam do środka, a tam nie było jego ciała. Myślałam, dlaczego zabrali nawet jego ciało? Nie wystarczyła im jego śmierć? Bezradnie wpatrywałam się w pusty grób Jezusa. Czułam na plecach promienie wschodzącego słońca. Miałam wrażenie, że ktoś za mną stoi. Niewiasto, dlaczego płaczesz? Kogo szukasz? Panie, jeśli ty go przyniosłeś, powiedz mi, gdzie go położyłeś, a ja go wezmę. Mario. Rabbi! Mario. Rabbi. Dlatego chciałam wam to wszystko opowiedzieć o nim. O nim, który jest zmartwychwstaniem, który jest życiem, który tu i teraz przychodzi też do ciebie. Ludzie! Ludzie, światłość! Cuda! Cuda, ludzie! Zmartwychwstał! Jezus Chrystus zmartwychwstał prawdziwie! Przychodzisz, Panie, mimo drzwi zamkniętych. Jezus zmartwychwstały ze śladami.